Hej kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam kilka nowych odcieni szminki Vice. Ten film bardzo Was zainteresował i wrzucę Wam link na dole dla tych, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, gdzie testowałam różne pomadki, które dostałam na spotkaniu Urban Decay. Jak wiecie, do Polski wchodzi 100 nowych kolorów pomadek Vice. I test Wam się podobał, bo pokazałam Wam właśnie różne odcienie. No myślę, że to jest warto pokazywać, warto robić swatche, żeby zanim ktoś coś zamówi, bo jednak ta szminka nie kosztuje mało, kosztuje mniej więcej tyle, co szminka z MAC-a. No i stwierdziłam, że pokażę Wam pozostałe kolory. I tutaj dostałam kolory, które sobie już wybrałam. I zrobimy sobie po prostu test na żywo tych kolorów. Niektóre są bardzo nietypowe, są tu fiolety, bo chciałam właśnie fiolety sobie wypróbować, zobaczyć, jak z moją karnacją będą wyglądały. Wybrałam sobie po prostu te, które na naszym spotkaniu, na evencie najbardziej mi się podobały, które wpadły mi w oko. Także dziś wszyscy zadecydujemy, które kolory są ładne. Ja już te pomadki noszę od czasu testu i powiem Wam, że lubię je za pigmentację, lubię je za to, jak się nakłada, natomiast nie są tak trwałe jak pomadki z MAC. Tutaj jest różnica właśnie, jeżeli chodzi o MAC a Urban Decay, że MAC się dłużej trzyma, ale czasami też bardziej wysusza usta. Tutaj te maty z Urban Decay Vice są takie bardziej gładkie, łatwiej się je nakłada, nie są takie tępe jak pomadki z MAC, natomiast to skutkuje mniejszą trwałością. Ta pierwsza pomadka, którą będę używać, jest bardzo błyszcząca i strasznie chciałam jej spróbować. Nazywa się Big Bang i jest metaliczna. Ostatnio hit to są właśnie pomadki metaliczne. I po prostu ona się tutaj błyszczy na milion drobinek, nie wiem czy to widać w kamerze. Zrobimy sobie zbliżenie, tak myślę, że wszystko będzie dobrze widać. I jak widzicie, pomadka jest bardzo, bardzo błyszcząca. Boję się, czy nie będzie wyglądać tanio, czy nie będzie wyglądać jak taka pomadka, wiecie, jak za dawnych czasów były takie właśnie błyszczące. Pod spodem mam jeszcze jakieś resztki szminki, nie mogłam zmyć. Na pewno będzie widać nowy kolor. Ojejku, jakie ona ma duże drobinki. No i wygląda tak. Z daleka na pewno będzie sprawiała wrażenie, że jest to właśnie taka typowa, tania pomadka z dawnych czasów. Natomiast z bliska widać, że ona ma mnóstwo drobinek w sobie. Ta szminka mi się podoba. Uważam, że mi mimo wszystko pasuje. Może komuś się wydawać, że jest taka trochę barbiowa, taka Barbie, ale mi się podoba. Nie wiem, co sądzicie. Kolejna szminka, którą sobie wybrałam, to jest Bittersweet. I tę pomadkę miałam na ustach właśnie na evencie. Napisałam do dziewczyn, czy mogą mi przysłać właśnie dokładnie ten kolor. Bardzo mi się podoba. I to jest seria Comfort Matte, czyli ta, która się tak fajnie nakłada jak masełko po prostu. Niby matowa, ale taka nie do końca matowa, taka bardziej maślana. Kremowa, matowa, można tak powiedzieć. I bardzo łatwo się rozkłada. I widzicie, jak szybko zostawia bardzo dużo pigmentu, dużo kolorów. W porównaniu do tej poprzedniej jest bardziej napigmentowana i zupełnie inne wykończenie. Nie wiem, jak Wy uważacie, ale mi się ten kolor podoba i uważam, że mi pasuje. Jestem trochę opalona i uważam, że naprawdę jest to bardzo twarzowy kolor, bo to jest coś pomiędzy fioletem a różem. Nie jest taki tandetny fiolet, uważam, że jest naprawdę śliczny i uważam, że to jest dobry wybór. Także napiszcie mi, co sądzicie o tym kolorze Bittersweet Comfort Matte. Bardzo fajnie się rozprowadza. Ja bym tylko chciała, żeby te pomadki miały mimo wszystko jakiś zapach lub smak, ponieważ ja to lubię w szminkach, szczególnie kiedy mają ten taki posmak waniliowy, no ale one nie mają właśnie żadnego konkretnego smaku. Następnie mam dwa fiolety, znowu wybrałam fiolety, bo tak bardzo chciałam ich spróbować i oba są w tym wykończeniu mega matte. Jeden nazywa się Jawbreaker, a drugi się nazywa Pandemonium. Także zaczniemy od Jawbreaker. Mam nadzieję, że będzie twarzowy, bo nie próbowałam go jeszcze. O rety. O, jaki kolor. Mega matte, także powinno być dużo pigmentu. Trochę się boję. O, i ten już się trudniej rozprowadza, słuchajcie. Czyli tutaj zależy od, mimo wszystko, tego, jaki jest kolor, taka jest też konsystencja. Tu by się przydała jakaś konturówka mimo wszystko do malowania. No i nie wiem, co sądzicie, ładnie czy nie? Coś mi się w tym kolorze podoba, jest dosyć zimny. Nie jest już tutaj taki różowy jak ten poprzedni. Ten poprzedni naprawdę był taki, że spokojnie można go nosić. A ten jest taki ryzykowny. No nie wiem, co sądzicie o tym Jawbreaker. Ale na pewno nie jest to kolor do mocnego makijażu. Podoba mi się z makijażem, który mam dziś, bo jest dość neutralny. Ale myślę, że jakby były jakieś mocne różowe cienie, to w ogóle nie dałoby rady. Także do takiego makijażu jak jest dziś, rozpuszczone włosy, tak bez przesady, wiecie, żeby nie było za dużo na tej twarzy, żeby nie było za dużo różu, bo wtedy naprawdę byłoby ciężko. Fajnie wygląda z miętą.
No i następny fiolet wydaje mi się, że będzie troszeczkę jaśniejszy, nazywa się Pandemonium i również jest mega mat. Jestem ciekawa, czy będzie się rozprowadzał tak jak ten poprzedni, tak bardziej tempo, czy tak jak ten wcześniejszy, gładziutko. Znowu ciemny, ale jaki podobny do tego poprzedniego. Nie wiem, czy jest jakaś w ogóle różnica, zaraz sobie porównamy w ogóle. Już widzę różnicę, ale śmiesznie to wygląda. Ten jest bardziej fuksjowy, ale ombre można by nim fajnie robić. Najgorsze, że wiem, że mojemu mężowi się to nie spodoba, a mi się bardzo podoba. On by chciał, żeby wszystko było różowe i dziewczęce. A ja lubię taki rockowy klimat. No i teraz porównanie małe tych dwóch kolorów. No nie ma dużej różnicy. Zobaczymy sobie Jawbreaker i obok Pandemonium. Widzicie, jaka jest różnica? Bardzo delikatna. Ten Jawbreaker jest może troszeczkę taki... Ten jest może zimniejszy. Rzeczywiście ma tak więcej różowych tonów. Chociaż ta różnica jest naprawdę niewielka. Jeżeli miałabym wybrać, to ten pierwszy bardziej mi się podobał. Jawbreaker niż Pandemonium. Jak widzicie, kolor mi został na ustach. Nie zmył się do końca. Bardzo mocno się trzyma ten fiolet i utlenił się na różowo pod spodem, więc mam tutaj taki tint jeszcze po poprzednim kolorze, mimo że zmywam takimi chusteczkami nasączonymi, także trzyma się mocno. Następny kolor bardzo chciałam spróbować, nazywa się Black Male, też Comfort Matte. Może nie będzie twarzowy, zobaczymy. Uwaga! Zejdę chyba na zawał dziś. Zobaczcie, jaki kolor. Taki fiolet śliwkowy, można powiedzieć. Ostatni już nie będzie tak hardkorowy, przyrzekam wam. O! No dobra, strasznie chciałam zobaczyć, jak będę wyglądać w takim kolorze. To jest praktycznie czarny, to jest taka czarna śliwka, ale wygląda jak czarny tutaj w kamerze i na żywo też wygląda dosyć czarno. Zęby są mega białe, ale nadal mam wrażenie, że to będzie dobre tylko na Halloween. Napiszcie, co sądzicie, czy to już jest za dużo. Wszyscy lansują takie kolory, a często widzę je na YouTubie, no nie wiem. I tak jak obiecałam, ostatni kolor jest taki bardziej normalny. Myślę, że bez problemu będę mogła go nosić. Też Comfort Matte, no wybrałam najwięcej z tej serii, bo najbardziej lubię matowe pomadki i te Comfort Matte przypadły mi do gustu właśnie, bo tak gładko się nakłada. Nazywa się Szachmat, czyli Checkmate. Ale mi już usta bolą od nakładania tych kolorów. I powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem tych pomadek, bo niewiele firm ma tak dużo pomadek w ofercie. Patrzcie, jeszcze fiolet jest w środku. No Inglot ma dużo pomadek, MAC. Wiem, że Smashbox teraz będzie wchodził też z dużą ofertą, ale właśnie fajnie, że tutaj nie ma 20 kolorów, tylko tu jest 100 kolorów do wyboru, więc każdy znajdzie coś dla siebie, swojego ulubieńca. Oczywiście jak nie macie Sephory, to możecie iść na stronę Urban Decay, wrzucę wam link w opisie. Tam też często są różne promocje, obecnie jest wyprzedaż pomadek Gwen Stefani. I ten kolor bardzo mi się podoba, także to już jest moje podsumowanie. Checkmate Szachmat. Będę nosić na co dzień z takim bardzo komfortowym wykończeniem na ustach. Wcale nie jest taki w 100% matowy. Także ten kolor mi się podoba. Uciekam, bo światło mi ucieka. Dajcie mi znać na dole, który kolor wam się podobał najbardziej i czy już patrzyliście na te pomadki. Ja jestem fanką tych pomadek, naprawdę fajnie się sprawdzają. Pigment jest piękny, także czekam na wasze typy, która pomadka pasowała mi najbardziej. No i czy macie ochotę sobie jakoś kupić. To tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie testy na żywo, jeżeli wam w czymś pomagają. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!